Cześć, Szymon z tej strony, witajcie na moim kanale. Witajcie, można powiedzieć, w pewnym sensie w recenzji mojego własnego komiksu, albo raczej moich własnych komiksów. Dziś będzie o Aquamanie. Jak zaczynało się DC Odrodzenie, Egmont wydał tą pierwsze Utonięcie. Kupowałem, seria mi się bardzo podobała. Była świetny taki political fiction, troszeczkę... Generalnie była sytuacja taka, że Arthur Curry, czyli Aquaman, był królem Atlantydy i kombinował, jak tutaj dogadać się z powierzchniowcami, z ziemianami. I były różne perypetie z tym związane, otworzył ambasadę, tam były problemy, wrócił Czarna Manta. Ogólnie rzecz biorąc, dużo się działo. Ten komiks został wydany także w wielkiej kolekcji komiksów DC Bohaterowie i Złoczyńcy. Na kanale w Sylwek omawialiśmy ten tom. Ta historia była świetna. Za scenariusz odpowiadał Dan Abnett. To jest ważne. Tom się kończył w taki sposób, że zachęcał do kontynuacji. Gdzie Czarna Manta przejął władzę nad pewną organizacją. Tom drugi nadal czytało mi się bardzo dobrze. Czarna Manta szalał. Natomiast tutaj zaczynały się pojawiać coraz ciekawsze elementy związane z ze światem Atlantydy. Mianowicie pojawiło się coś takiego jak zakon wdowieństwa, nie wiem nawet jak to nazwać inaczej. Tak to było nazwane. Chodziło o to, że były różnego rodzaju przepowiednie, wizje przyszłości i jak Mera miała poślubić Artura, to musiał ten zakon wdowieństwa się wypowiedzieć, więc zrobiło się ciekawie. W międzyczasie Amerykanie mieli coś w rodzaju oddziału specjalnego do uderzenia na Aquamana. Taka forma zabezpieczenia. Była jakaś, nazwijmy to, interwencja Ligi Sprawiedliwości, ponieważ cały czas Aquaman był takim troszeczkę niedocenianym bohaterem, powiedziałbym. Nikt nie zdał sobie sprawy, jak do końca wygląda jego królestwo. Kim on do końca jest, że to nie jest taki zwykły bohater. I nadszedł trzeci tom Egmontu. Artur cały czas próbował dogadać się ze ziemianami, z powierzchniowcami. Miał przez to sporo kłopotów w swoim państwie, bo nie wszystkim Atlantydom podobało się takie coś. Nawet była sytuacja taka, że była wspólna misja między oddziałami tych Marines, Aquamarines oni się nazywali, oddziałami wcześniej wysłanymi do pojmania bądź zabicia Artura. On się dogadał z nimi, żeby wypłynąć do pewnych głębin i pewną sprawę odkryć. Niestety, skupienie się na pewnych sprawach związanych z powierzchnią, współpracy z powierzchnią, obowiązkami wobec Ligi Sprawiedliwości i tak dalej, spowodowało, że Artur przegapił bunt we własnym królestwie. Z uwagi na to, że nie wszystkim podobało się to, jak rządzi, można powiedzieć, że został obalony. To dosłownie. Został zraniony, dziabnięty, tonie. Czytając ten komiks, mieliśmy zapowiedź. Luty 2019, tom czwarty, półświatek. Nie mogą się doczekać tego komiksu, bo historia urwana w połowie. Dokładnie w połowie, w takim momencie, że nie wiem co się dzieje. Na Atlantydzie rządzi ktoś inny. Artur spada, nie wiadomo czy żyje, czy nie. Mera jest od niego oddzielona. Jeszcze jest jeden element, ponieważ nowy król, nowe myślenie Atlantydy jest pełna separacja, oddzielenie się od powierzchni, jest korona cierniowa. Taka bariera mistyczna tworzona między Atlantydą a resztą oceanów. Niestety nasza przygoda z Aquamanami zakończyła się na tomie trzecim. I co powiem najgorsze, to w mojej ocenie to były te słabsze tomy. Postanowiłem nabyć sobie kontynuację. I mamy ten półświatek jeszcze z brandem Rebirth, czyli Odrodzenie, gdzie pierwszą rzeczą, którą się rzuca w oczy, to są kapitalne ilustracje, bo to jest Stefan Sage, czyli autor Harlin na przykład. Rysunki, które były niezłe w tych poprzednich tomach, tu są po prostu już wchodzą na zupełnie inny walory. Jak sobie zobaczymy, jak wygląda to,
to woda przede wszystkim. Mamy tutaj już po prostu kapitalne. No, jak widzicie na tych kadrach, Artur przeżył. Co wcale nie jest jakimś zaskoczeniem. Tylko tak, mamy nowego króla, który robi izolacjonizm. Atlantyda dla Atlantydów. Znaczy, po pierwsze, izolacjonizm związany z tym, że państwo się w ogóle zamyka na powierzchniowców. Nie ma tam żadnego wstępu, więc nikt się nie może tu pojawić. Po drugie, wszyscy ci, którzy nie są, nazwijmy, czystej krwi Atlantydami, czyli jakimiś te, czyli są czymś w rodzaju zmutowanych stworzeń, gdzieś tam w podziemiach, czy w slumsach, nie wiem, jak to nawet inaczej nazwać. Powiedzmy coś w rodzaju slumsów, bo to są slumsy, gdzieś wyglądają inaczej. Są nacenzurowani, są tępieni, poszukiwani. Czyta się to rewelacyjnie. Na początku Aquaman, jako ocalały, staje się czymś w rodzaju mitu, ducha. Czyli mamy nowego króla, który wprowadza swoje zasady, nowe, inne myślenie niż Artur. Ale gdzieś tam na dnie, na dole, w slumsach, pewna postać z legend, mitów, nie wiadomo kto do końca. Czy to duch, czy właśnie mit, czy kto pomaga, buntuje się, chroni tych, którzy się obronić nie mogą. I nie wiadomo, o co chodzi. W tym czasie Mera, jak się orientuje, że jest najpierw totalnie pogrążona w rozpaczy, a później zaczyna się buntować, zaczyna odkrywać, że jednak Artur żyje i za wszelką cenę się chce przebić. W międzyczasie zaczyna się polowanie na tych, którzy przetrwali. Mało tego, nowy król ma obsesję na punkcie dawnej magii atlantyckiej, zapomnianej, zagubionej, zakazanej. Nawet to jest najlepsze określenie, zakazanej. I chce ją posiąść. Zakon wdowieństwa, który już się pojawił we wcześniejszych tomach, nie jest tym pomysłem zachwycony. Więc tutaj zaczynają się kolejne spiski, kolejne plany współpracy i tak dalej. Cały czas kapitalne ilustracje, czyli zaczyna się pojawiać coś w rodzaju powstania Atlantydy. Powstanie. Jest bunt przeciwko obecnemu władcy. Półświatek. I czyta się to z zapartym tchem. Idziemy dalej. Korona idzie w dół. Comes down, czyli podstawowym problemem, który był, to jest cały czas ta korona cierpienia, czy korona cierni, która uniemożliwiała wszelką interwencję z zewnątrz. Nadal, tu już nie rysuje Sage, ale nadal rysunki są kapitalne. Tutaj zaczyna być, pojawia się przewartościowywanie sojuszy, bo naszemu głównemu królowi, powiedzmy antagoniście tej historii, zaczyna coraz bardziej odbijać, coraz bardziej pogrąża się w pewnego rodzaju szaleństwie. On chce coraz więcej mocy, coraz więcej siły, coraz więcej władzy. Natomiast na dole, w półświatku, tych, którzy się buntują, oni też muszą się zjednoczyć, bo do tej pory często żyli w takim swoim półświatku. Nikim nie interesowała się góra, co się działo na dole. Czy generalnie państwo sobie było, a zaś półświatek był udziału w swoim trybie. Więc tu mamy kolejne kapitalne elementy. I jest w pewnym momencie sytuacja taka, że Mera zostaje ciężko ranna, musi zostać wyciągnięta na powierzchnię, a Artur wraca do Atlantydy. Na koniec tego tomiku mamy taką, to jest chyba annual w ogóle, tak, annual, który jest klimatyczny i bardzo, bardzo fajnie nawiązuje do Supermana dla człowieka, który miał wszystko. Czyli znowu mamy Black Mercy, czarną litość, która pokazuje pewną wariację przyszłości, jak ciężko się, czy marzeń, pragnień, jak ciężko się z tego obudzić. O, tutaj mamy reklamy innych historii z DC. To mamy po polsku, czyli Drowning, Black Matter Rising, Crown of Atlantis. A co tu jeszcze mamy? Aha, tu mamy, to wyszło w kolekcji Bohaterowie i Złoczyńcy, czyli The Trench. Nie wiem, nie pamiętam, jak to był polski tytuł.
Tron of Atlantis był od Egmontu, ale w wersji Ligi Sprawiedliwości. Ten to był. To było od Egmontu. Z nowego DC Comics. Ale tak. Wszyscy starałem się o tym, żeby zniszczyć tą koronę cierni, żeby można było jakieś interwencje. I wchodzimy do finałowego tomu sagi. Nadchodzi ostateczna bitwa. Poszukiwanie sojuszy. Król Kolum Radch, jeśli dobrze pamiętam. Tak, Kolum Radch? Radch, tak. Kolum Radch poszukuje coraz większej mocy. Staje się coraz bardziej opętane. Tutaj muszą nastąpić niespodziewane sojusze. Tylko jest jeden haczyk w tym wszystkim. Artur nie chce już być królem Atlantydy. Widzi, że się nie sprawdził. Nie czuje tego, nie sprawdził się. Więc musi być ktoś inny. I tu wchodzą kolejne polityczne machinacje, można powiedzieć. Ponieważ zakon wdowieństwa, który pojawił się w drugim albo w trzecim tomie, sobie wymyślił, że królową Atlantydy powinna być Mera. Mera, która była ciężko ranna na koniec tego tomu, przez prawie cały ten tom była nieobecna, dostała własną miniserię, ponieważ tutaj powraca z armią. Dlaczego? Dowiadujemy się z własnej miniserii. Też pisał Dan Abnett. Dan Abnett przedstawił historię Mery, która dochodzi do siebie, ale to jest jakby podwójna historia. Mamy historię albo Mery, która musi wrócić do formy, musi zebrać armię, musi powrócić i zostać tą królową na wygnaniu, by później powrócić do Atlantydy i zostać, pomóc w rebelii, obalić szaleńca, obalić tyrana, zostać prawowitą królową. Mamy też jeszcze Orma, brata, czy półbrata, brata przyrodniego Artura. Postać, która swego czasu namieszała dużo, tutaj ma bardzo ciekawy wątek. Jako, że to nie wyszło po polsku, to wam opowiem, bo Orm był bardzo, bardzo taki zacietrzewiony, on to jest królem, nie chce się dogadać z powierzchnią, on po prostu Atlantydzi ponad wszystko, tak skrótowo. Też taki bardziej separatystyczny, nie dążył do zgody. A tu zaczynamy historię od tego, że z dziwnych powodów znalazł sobie na powierzchni rodzinę. Znalazł sobie kobietę Erin, która ma synka i można powiedzieć, że go zaadaptował, przygarnął. Żył sobie tak w sielskim życiu, dopóki nie usłyszał, że są problemy w Atlantydzie, bo w Atlantydzie de facto trwa wojna domowa. Mera pilnowała tutaj, rozmawiała z Ligą Sprawiedliwości, pilnowała, żeby powiedzmy powierzchnia za bardzo nie interweniowała tam. Natomiast Orm. Orm chciał żyć jak człowiek. Ale z jednej strony jego charakter powodował, że czuł ten obowiązek, że musi wrócić na Atlantydę i z jednej strony chciał, z drugiej strony nie chciał, z trzeciej strony nie umiał. To naprawdę dramat tej postaci, moim zdaniem. Jak bardzo jego ambicje, poczucie obowiązku, troszeczkę mylnie rozumiane, jak utrudnia i psuje mu życie. To jest straszne, moim zdaniem. No tak, ale w pewnym momencie Mera i Orm, niegdysiejsi wrogowie, zgodnie z zasadą wróg mojego wroga jest moim przyjacielem, stwierdzą, że okej, trzeba przede wszystkim skupić się na obaleniu Kolumarata i musimy wrócić na Atlantydę, ale musimy mieć armię. Skąd wziąć armię? Tam, skąd pochodzi Mera, czyli Xebel. Pod królestwo, czy takie boczne królestwo, kiedyś łącznie z Atlantydą, oddzieliło się dawno temu. Nie lubią się za bardzo generalnie. Zresztą Mera została wysłana swego czasu przez Xebel, żeby zabić Artura. No zamiast zabić tego poślubiła, ale to już inna historia. W każdym razie płyną do Xebel i tam próbują przekonać obecnie rządzących, że trzeba się zjednoczyć w walce z tyranem. Bo jeżeli tego nie zrobią, to zgodnie z zasadą, najpierw obali rebelię w swoim kraju, a później przyjdzie po Xebel. No i powiedzmy, że tutaj mamy bardzo ciekawe przedstawione królestwo tego Xebel, te ich zwyczaje, podejście, praktyki,
Znowu mamy zakulisowe gierki polityczne. Rewelacyjne po prostu. No i finałowy rozdział. On się nazywa fajnie. Wszystko sprowadza się do pojedynku. Ale czytając ten tom, nie takiego, jakbym chciał. Bardzo bym nie chciał. Mortal Kombat. Fajna nazwa. I wszystko sprowadza się do tego pojedynku. Pojedynek, w którym jedna osoba, zwycięzca bierze wszystko, przegrany traci wszystko. I czytając ten tom, z jednej strony czułem satysfakcję gigantyczną ze zwycięstwa. No, powiedzmy, że kończy się happy endem. Ale ten, który przegrał, było mi go po ludzku tak po prostu żal. No. Nie spodziewałem się, że ogólnie przygody Aquamana mogą wywołać u mnie takie emocje. I ile te trzy pierwsze tomy były dobre, bardzo dobre, to te trzy kolejne są lepsze. Więcej o Atlantydzie, więcej takich mitów, legend, zależności. Tutaj w tych wcześniejszych troszeczkę się pojawiało, ten zakon wodowieństwa się pojawiał. Tutaj coś tam ksebel, tu jakieś frakcje, tu jakieś polityczne rzeczy. Tutaj jesteśmy po prostu wojna domowa, rebelia. Czy Artur powinien interweniować, czy nie? Czy on nadaje się na króla, czy nie? No, chyba już nie. Dużo fantastycznych rzeczy. I co mega ważne, te trzy tomy kolejne są dużo lepsze pod względem graficznym. Stefan Siege, Riccardo Federici rysują znacznie lepiej. No i Mera. Ten tom nie jest potrzebny do zrozumienia tego. No nie, no po prostu tu się Mera oddzieliła, tutaj wróciła. Ale to tak bardzo fajnie rozbudowuje tą postać, że bardzo żałuję, że to po polsku nie wyszło. Zbudowuje ją. Pokazuje bardzo ciekawą sytuację, jeżeli chodzi właśnie o Orma, Ocean Mastera, czy Władcę Oceanów. Po prostu dobra lektura. I tylko żal, że Egmont tego nie wydał. To była jedna z najlepszych serii w DC Rebirth. I przeczytawszy ją całą, bo to jest koniec, ostatni tom pisany przez Dana Abneta, moim zdaniem mogłaby śmiało konkurować z najlepszymi, na przykład z Supermanem Petera Tomasiego, z Nightwingiem, ale to było tak dobrze robione. Tyle serca, tyle emocji, tyle ciekawostek. Tak piękne rysunki tutaj. No, jeszcze raz wrócę do Siege'a, jak fantastycznie te kadry niektóre robi. Po prostu woda, Amnesty Bay, jak tutaj się leczyła Mera. Patrzcie na te detale ukrywające się. Tu są dużo zależności, dużo takich przypadków, gdzie postacie się pojawiały, bo coś kiedyś się wydarzyło i to wszystko ma znaczenie. No i tylko żal. Ale co ja będę powiedział? Jeśli chodzi o te cztery komiksy, ja je kupiłem w ogóle mega okazyjnie. Od znajomego. Super tanio. I bardzo jestem z nich zadowolony. Jeżeli sami chcecie kupić i was interesowała historia Aquamana, warto to skończyć. Naprawdę warto. Poszukajcie. Przeczytacie, powinniście być zadowoleni. Te trzy tomy moim zdaniem są lepsze niż te trzy tomy. A Mera idealnie komplementuje całą tą historię. Bo mamy początek od tego, kiedy był królem, do upadku, do powstania, do bitwy, do zrozumienia, że nie każdy bohater, mimo że dobra istota, dobry człowiek, dobry Atlanta, mimo że jest dobrym sercem, dobrze chce, dobrze myśli, nie każdy bohater będzie dobrym królem. I to jest takie podsumowanie. I tylko żal, że całości po polsku nie ma. Z mojej strony to tyle. Troszkę dużo gadania, takie kompleksowe omówienie jednej serii. Może będę mówił też tak o kolejnych seriach z DC Rebirth, bo bardzo, bardzo lubię tą linię wydawniczą. Z mojej strony to tyle. Trzymajcie się. Do następnego razu. Cześć.